Hej, hej, przychodzę do Was znowu z szybkim denkiem i ja nie sądziłam do tej pory, że ja zużywam tak często, tak dużo kosmetyków. Poważnie. Odkąd nagrywam denko, mam wrażenie, że nagrywam je dosłownie co 2 tygodnie. Muszę aż sprawdzić na kanale, jak to wygląda, bo ja naprawdę zużywam mnóstwo kosmetyków i jak wyrzucałam je za każdym razem do kosza, nie spodziewałam się, że jest tego aż tyle. A teraz, kiedy odkładam je sobie w jedno miejsce, to po prostu przytłacza mnie już ilość tych buteleczek. A nie chciałabym Wam robić półgodzinnego denka, bo ja sama nie lubię tak długich filmów typu denko oglądać, ponieważ to jest po prostu nudne. Nie zrozumcie mnie źle, bo jak widzicie, no sama nagrywam te filmy. Po prostu chodzi mi o to, że taka duża ilość zużytych kosmetyków nie jest aż tak interesująca. Ona jest dużo bardziej interesująca, jeżeli jest podzielona, załóżmy, na 3 części. Ponieważ każda z nas woli oglądać jakieś nowości, makijaże i tak dalej, lub właśnie takie krótkie filmy, przynajmniej ja tak preferuję, z denkiem i mogę się tam dowiedzieć czegoś ciekawego, a nie spędzić na tym pół dnia. No, taka jest prawda. I dzisiaj po prostu przychodzę pierwszy raz chyba z takim prawdziwym denkiem z Siaty. Odłożyłam sobie wszystkie te kosmetyki do jednej reklamówki, bo po prostu już, żeby się nie pogubić w nich. I ja sobie je teraz wypakuję i zaraz do Was wracam, żeby tutaj Wam nie szeleścić. I tym razem przychodzę aż z 8, a właściwie z 9 produktami. Jeden produkt jest jednorazowy, więc w sumie powiedzmy, że z 8. I pytałam Was kiedyś, czy nagrywać maski w płachcie, czy zostawiać sobie opakowania po tych maskach, bo w sumie dużo tego zużywam, ale to właśnie wszystko brudzi dookoła. To serum ze środka jest takie, wiecie, klejące, wszystko brudzi i jakoś nie uśmiecha mi się trzymania tylu brudnych opakowań do każdego denka, bo to wszystko później jest uklejone. Ale w tym miesiącu, właściwie nie wiem, czy w tym miesiącu to dobre słowo, właściwie to było w tamtym tygodniu, więc ostatnio zużyłam świetną, naprawdę świetną maskę w płachcie i jest to firma Apiu. Nie wiem, czy ja to dobrze czytam. Te maski kiedyś można było kupić w Rossmanie, one co jakiś czas wracają i jest to Sweet Manuka Honey House Mask. I ta maska ma być odżywczo rozświetlająca na bazie miodu manuka do skóry suchej. Jak wiecie, ja skórę suchą posiadam, więc dlatego kupiłam tą maskę. I ona zawiera miód manuka, który działa antybakteryjnie, odżywia oraz nawilża. Olejek arganowy zapobiega przesuszaniu skóry, chociaż moja cera nie do końca lubi się z olejkiem arganowym, tak samo jak i włosy. Ekstrakt ze słonecznika poprawia kondycję skóry. Unikatowa płachta w formie plastra miodu stworzona z bawełny, folii aluminiowej, alg morskich oraz hydrożelu, idealnie dopasowana do Twojego konturu twarzy. I rzeczywiście, ona była świetnie dopasowana, nie odklejała się, nie zsuwała się, a produktu było tak dużo, że ja sobie wyciągając tą maskę jeszcze polałam maskę całą, jak ją rozłożyłam, przykleiłam ją na twarz i jeszcze cały dekolt i ramiona sobie nią wysmarowałam, tym płynem wysmarowałam. Rzeczywiście odżywia rewelacyjnie, bardzo ładnie rozświetla cerę. Cera pod makijażem wtedy jest taka promienna i ja ją sobie użyłam przed dość ciężkim makijażem na wesele i naprawdę bardzo fajnie mi się trzymał na niej. Nic się nie działo, także naprawdę serdecznie Wam polecam. Jak tylko wrócą one do Rossmana, to na pewno się akurat w tą zaopatrzę, bo używałam różne z tych serii, także a ta naprawdę świetnie mi się sprawdziła, dlatego zachowałam opakowanie i nadal się zastanawiam, czy inne opakowania też zachować. Dawajcie mi koniecznie znać, czy chcecie oglądać takie produkty jak maski w płachcie. Ja się dostosuję, ale ta naprawdę była świetna. Skoro już jesteśmy przy pielęgnacji twarzy, to zużyłam chyba już, nie wiem, 7 opakowanie tego płynu z Eveline. Rewelacja, już Wam wielokrotnie polecałam, jest świetny. Bardzo, bardzo dobrze zmywa makijaż, rozpuszcza go, przy czym nie podrażnia cery, nie zostawia jakiegoś tłustego filmu. Rewelacja, naprawdę jeden z lepszych płynów micelarnych, jaki ja miałam. Także, no cóż więcej Wam mogę powiedzieć. Róbcie sobie screeny, zdjęcia i zaopatrzcie się w niego. Ten akurat jest w formie podróżnej, są jeszcze takie duże butle, także, ale ta podróżna 100 ml na bardzo długo starcza. On też nadaje się do usuwania wodo. On też nadaje się do usuwania wodoodpornego makijażu, także jeżeli taki lubicie, to serdecznie Wam polecam. I tyle. Następnie z pielęgnacji twarzy mam mój
naprawdę jeden z najlepszych kremów pod oczy, jaki używałam. Nie dość, że bardzo wydajny, to rewelacyjnie działał i jest to Kloshi. On jest rozświetlająco energetyzujący i on zawierał kofeinę. Naprawdę bardzo ładnie pobudzał tą skórę wokół oczu, otwierał oko. Mam wrażenie, że niwelował też opuchliznę. Bardzo, bardzo dobrze nawilżał i naprawdę to oko było takie od razu jakby pobudzone, nie takie, wiecie, przymrużone, jakbyście wstały 5 minut temu, tylko naprawdę, naprawdę super działał. Ja z chęcią do niego wrócę i on jest z tej serii nawilżającej, z gamy nawadniającej, naprawdę rewelacyjny produkt. On ma 15 ml, wygląda na większy, ale jest tak wydajny, jak używałam kilka miesięcy i bardzo, bardzo żałuję, że mi się skończył, także może jak macie coś do polecenia ciekawego, to chętnie się dowiem, bo ja naprawdę potrzebuję bardzo dobrego kremu pod oczy, bardzo nawilżającego. Ten był świetny, ale ja chętnie testuję też nowe produkty. I ten był jednym z dwóch moich ulubionych, drugim był La Poine, taki 30-ml, świetny krem. Także jeden z dwóch ulubieńców, zużyty niestety. Ja się z nim żegnam, a wy dawajcie mi znać, jakie są wasze ulubione kremy pod oczy, koniecznie. Następnie, skoro już jesteśmy przy firmie Kloshi, mam tutaj coś, czego obiecałam, że nie będę pokazywała, ale myślę, że to zasługuje na wyróżnienie, ponieważ jest to coś ciekawego, nieoczywistego. Ja nigdy nie spotkałam się u nikogo jeszcze z tym żelem. Mianowicie jest to żel pod prysznic, po prostu. Właściwie to taki odżywczy olejek pod prysznic. Świetny produkt, rewelacyjnie nawilża skórę, fajnie myje, ładnie pachnie, odżywia, naprawdę, naprawdę świetny. I on pachnie Earl Greyem. Ja uwielbiam zapach herbaty, także no coś dla mnie. On ma 250 ml, no i co? I tyle. Tak jak wszystkie te produkty z Kloshi, on nie zawiera SLS-ów, jest naturalny, także bardzo fajnie. I on jest przeznaczony do wszystkich typów skóry. I żeby was nie zmyliło to, że to jest olejek, on naprawdę nie zostawia tłustej skóry. On ją pięknie odżywia, nawilża, tworzy taką barierę, ale nie zostawia nawet grama tłustego filmu i on sam w sobie też nie jest tłusty pod prysznicem. To jest po prostu taki żelowy olejek. Także jeżeli macie ochotę spróbować coś takiego, to serdecznie wam polecam. Ja również żałuję, że mi się skończył, ale no tak jak mówię, był świetny. Ja wam zwykły żeli pod prysznic typu, nie wiem, Dove czy innych z Isany na przykład nie pokazuję, no bo to znają wszyscy. A tak jak mówię, ja z tym żelem, olejkiem nigdy się nie spotkałam, także myślę, że to jest coś ciekawego. No i jeżeli jesteśmy znów w temacie olejków pod prysznic, ten wygląda już tak paskudnie, że normalnie wstyd pokazać butelkę, ale on stał długo pod moim prysznicem i ja osobiście go do ciała nie używam. A jeżeli używam, to bardzo rzadko, kiedy właśnie żadnego nawilżającego produktu pod prysznicem nie mam. To się zdarza naprawdę sporadycznie raz na, nie wiem, pół roku. Ja tym produktem myję pędzle. Jest to Isana oczywiście i jest to ten śmierdziuszek, olejek pod prysznic z naturalnymi olejkami, witaminą E. Powiem wam, że no, wszyscy mówią, że to jest ryba, śmierdziuszek. Dla mnie on tak nie śmierdzi. Ja lubię ten zapach, on jest taki po prostu. No po prostu mi pasuje ten zapach, on mi się kojarzy z jakimiś takimi dziecięcymi produktami. Pięknie domywa pędzle, oczywiście też super nawilża ciało, żeby nie było, bo tak jak mówię, czasami go używam, ale ja go głównie do pędzli używam, domywa je po prostu w kilka sekund. Także naprawdę świetny produkt, ja wam polecam, on kosztuje około 5 zł, tu mi, o widzicie, jeszcze jakaś taka rozwodniona resztka została, ale następny mam w zapasie, także dawajcie mi znać, czym wy myjecie pędzle, jestem bardzo ciekawa. Kolejne dwa produkty to produkty do włosów. Mam wrażenie, że w każdym denku mam przynajmniej dwa produkty do włosów, więc wychodzi na to, że ja ich zużyłam naprawdę bardzo dużo. Wydawało mi się, że nie, ale rzeczywiście zużyłam ich bardzo dużo. I mam tutaj pierwszy produkt to balsam regenerujący z Seboradinu. Powiem wam tak, ja markę Seboradin bardzo lubię, aczkolwiek lubię ich inne produkty. Ten balsam nie zrobił na mnie większego wrażenia. Jest to niby etap drugi, kondycjonowanie włosów, kuracja do włosów suchych, zniszczonych, farbowaniem i modelowaniem. Zawiera ekstrakt z żeńszenia i czarnej rzodkwi. I on był ok.
Jeżeli wasze włosy potrzebują mniejszego nawilżenia, moje właśnie farbowane, pomimo że on jest przeznaczony do nich, rozjaśniane, potrzebują większego nawilżenia. One potrzebują naprawdę silnych kosmetyków nawilżających. A ten był taki, no jak na swoją pojemność 200 ml, to był nawet wydajny. Ale tak jak mówię, z Seborodinu uwielbiam inne produkty. Ten był taki po prostu okej. Okay. Do niego raczej nie wrócę, ale inne naprawdę polecam. A tak jak mówię, jeżeli wy potrzebujecie normalnego nawilżenia, to sprawdzi wam się świetnie. I drugi produkt, czyli moje odkrycie januszowe. Się śmieję, że januszowe, bo wiele osób od wielu lat, naprawdę od wielu lat poleca ten produkt. Jest to produkt z Rossmana za 4 zł? Jakoś tak. Czyli szampon z Alterry. Ja nie chciałam w to wierzyć. To jest ta wersja granatowa właśnie. I miałam i odżywkę, i szampon. I powiem wam, że ja się nie spodziewałam, że ja tak polubię ten szampon. Po prostu mi się wierzyć nie chciało w to, co ludzie mówią, że tak go strasznie polecają. I sama go zużyłam z taką radością. No naprawdę, sprawił moim włosom taką przyjemność. Bardzo dobrze oczyszcza, włosy po nim są super sypkie, ale do tego takie lejące, nie wysusza ich, wręcz nawilża, jest naprawdę świetny i jest on oczywiście z bioowocu granatu i bioaloesu do włosów suchych i zniszczonych. Ja go po prostu uwielbiam, on nie zawiera sztucznych barwników, substancji zapachowych, silikonów, parafiny, innych ropopochodnych i jest przebadany dermatologiczny. Naprawdę polecam i ja do niego wrócę, teraz akurat używam jakiejś szaumy, te produkty też lubię, ale do niego na pewno wrócę, będę do niego wracała często, bo tak cudownie domywał moje włosy, moja skóra głowy po nim jest taka, właśnie nie jest przesuszona, nic się z nią nie dzieje, jest właśnie odżywiona, nawilżona, także rewelacyjny produkt, serdecznie wam polecam. I nie bądźcie takie jak ja, wierzcie ludziom. Mi się naprawdę nie chciało wierzyć, a to jest jeden z najtańszych produktów w Rossmanie do włosów, także polecam. I mamy dwa ostatnie produkty, kosmetyki kolorowe, czyli coś, czego ja zużywam najmniej, ponieważ mam tego po prostu najwięcej i ja używam na przykład 12 podkładów naraz. Ja wiem, że to jest może średnie wyjście, ale ja te podkłady zużywam, ponieważ kilka razy w tygodniu maluję, czy maluję właśnie tu na YouTube, maluję się codziennie, także ja je siłą rzeczy zużywam, testuję i mam tutaj coś, co stało już długo na wykończeniu u mnie w kosmetyczce, a jestem taka gapa, że otworzyłam dwa naraz. Otworzyłam dwa naraz te podkłady Elastic Radiance i dwa naraz zużywałam. Wiecie jak to jest, po prostu gapiostwo. I ja mam go w odcieniu 0,70 Porcelain i on jest rozświetlający z SPF-em 25, 30 ml, czyli standard. Ja ten podkład używam od pierwszej wersji, czyli ja myślę, że dobre 10 lat. Używałam najpierw Wake Me Up, później Wake Me Up z witaminą C i teraz właśnie ten Lasting Radiance. To jest cały czas ta sama formuła, aczkolwiek, tak jak jestem zawsze przekonana, że nie można zmienić czegoś dobrego na lepsze, bo wychodzi gorzej, to akurat przy tym podkładzie im wyszło, naprawdę jest świetny. Ja go namiętnie używam zawsze, jak po prostu nie wiem, czym wykonać makijaż albo chcę coś delikatnego, rozświetlającego, wiecie, że moja sucha cera kocha rozświetlenie, to właśnie sięgam po niego. Także to jest kolejna, nie wiem, która butelka, ale naprawdę, naprawdę uwielbiam go. Także serdecznie wam polecam i to tyle. Ostatni już produkt, to też już jest trzecie opakowanie. Tutaj mam czwarte otwarte, a tutaj jest zużyte. I też oczywiście jestem gapą, bo niechcący otworzyłam dwa naraz. Miałam dwa w zapasie i otworzyłam niechcący dwa naraz. Jednego nie mogłam znaleźć, więc myślałam, że to ten i otworzyłam drugi. I właśnie takie zużywałam też w jednym czasie. Ten już zużyłam, jest to rewelacyjny produkt. Mi poleciła go mama i on mnie po prostu oczarował. To jest ta podstawowa wersja z białą końcówką, Twist Up, czyli ta rozciągająca się szczoteczka. I tyle, co więcej mogę o nim powiedzieć. Ja go używam namiętnie, świetnie rozdziela rzęsy, ładnie je wydłuża, nie osypuje się,
pięknie podkręca, ja nie używam żadnej zalotki, naprawdę, naprawdę bardzo fajny produkt i nie robi pandy. Jest bardzo trwały, a też szybko nie wysycha, możecie go używać kilka miesięcy i on będzie nadal świeży, dobry i nie będzie robił grud. Także spróbujcie sobie, jeżeli jesteście ciekawe i go jeszcze nie testowałyście, to jest dokładnie mascara Twist Up The Volume. To jest Bourjois oczywiście. Ja Wam polecam wykupować na promocji, bo po prostu wtedy najbardziej się opłaca, lub na stronach internetowych. Co więcej, myślę, że to tyle. I w tym denku też by było to na tyle. Dużo produktów, dużo gadania. Mam nadzieję, że nie jesteście zanudzone, że zobaczyłyście coś ciekawego, a może używałyście któregoś z produktów, które ja Wam dzisiaj pokazałam. Dawajcie mi znać koniecznie, który z nich używałyście, który Wam się sprawdził, który nie, a który chętnie przetestujecie. Jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i to by było na tyle. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki, pa!